Pogoda na Ziemi jest bardzo zróżnicowana. Może tu padać normalny deszcz, czyli woda w stanie ciekłym, ale woda może też spadać z nieba w postaci lodu lub płatków śniegu. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda deszcz na innych planetach? Wiele planet ma inną atmosferę, a zatem zupełnie inne warunki pogodowe niż Ziemia. Przyjrzyjmy się innym planetom i temu, jak wygląda deszcz poza naszą atmosferą. Jeśli podobają Wam się nasze filmy, wesprzyjcie nas polubieniem i zasubskrybujcie Simply Space. Przygotujcie się na więcej fascynujących filmów, takich jak ten. Merkury. Merkury nie ma własnej atmosfery, co skutkuje bardzo niestabilnymi warunkami pogodowymi. Planeta ta znajduje się najbliżej Słońca. Nie dziwi więc fakt, że może być tam bardzo gorąco. Jednak bez atmosfery planeta nie może magazynować ciepła, dlatego między dniem a nocą występują ekstremalne wahania temperatury. Oprócz braku atmosfery, Merkury nie ma również nachylonej osi, co oznacza, że nie występują na nim pory roku. W ciągu dnia temperatury dochodzą do 800 stopni Fahrenheita. W nocy temperatury mogą spadać do około minus 300 stopni Fahrenheita. Dla człowieka ta planeta jest po prostu śmiertelna. Wyparowalibyśmy lub zamarzlibyśmy, gdybyśmy opuścili nasz statek kosmiczny. Z powodu braku atmosfery nie ma wiatru, chmur ani deszczu. Powierzchnia jest wystawiona na działanie cząstek energetycznych wiatru słonecznego, które mogą tworzyć tzw. burze słoneczne. Wenus. Wenus ma piękną nazwę, ale tak naprawdę najlepiej pokazuje, co może powstać z gazów cieplarnianych. Ma bardzo gęstą atmosferę, dzięki czemu może wychwytywać i magazynować więcej promieniowania słonecznego. Dzięki temu temperatura stale wynosi około 900 stopni Fahrenheita. Od Merkurego różni się tym, że na Wenus pada. Jednak spadający z nieba deszcz nie jest normalną wodą. Pada tam żerący kwas siarkowy, który szybko przeżera ubrania i powoduje poważne opaczenia. Jednak ze względu na wysokie temperatury kwas siarkowy odparowuje, zanim dotrze na powierzchnię. W atmosferze Wenus jest też woda. Gdy woda zderza się z kwasem siarkowym, dochodzi do dużych eksplozji. Na Wenus występuje też coś w rodzaju śniegu, pomimo ekstremalnie wysokich temperatur. Nie jest to jednak zwykły śnieg, ale pozostałości metali, które wyparowały z atmosfery Wenus. Dla ludzi ta planeta też jest śmiertelna. Saturn i Jowisz. Wierzcie lub nie, ale na Saturnie i Jowiszu pada deszcz diamentów. Dzieje się tak, ponieważ deszcz metanowy w atmosferze planety zamienia się w węgiel. Te cząstki węgla zbijają się razem i tworzą rodzaj grafitu. W atmosferze panuje bardzo wysokie ciśnienie, które jeszcze bardziej zgniata grudki grafitu i sprawia, że pada deszcz diamentów. Te diamenty mają średnicę około 1 cm. Atmosfera tych dwóch planet składa się głównie z wodoru. Średnia temperatura na Jowiszu wynosi około minus 162 stopnie Fahrenheita. Saturn ma średnią temperaturę minus 218 stopni Fahrenheita. Tytan. Tytan jest księżycem Saturna, ale można zauważyć jego podobieństwa do Ziemi. Na Tytanie jest wiatr, wulkany, a także deszcz, który pada na powierzchnię. Jednak to nie jest normalny deszcz, to płynny metan. Ten tak zwany deszcz metanowy występuje raz na 1000 lat. Oglądany przez teleskop Tytan ma piękne jeziora. Jednak średnia temperatura wynosi tam około minus 260 stopni Fahrenheita, a jeziora są pełne ciekłego metanu, który zbierał się przez długi czas. HD 189733b. Ta planeta znajduje się ponad 60 lat świetlnych od naszej planety i ma piękny niebieski kolor. Zawdzięcza go stopionemu szkłu, które spadło z nieba.
Znajduje się ona bardzo blisko Słońca, więc średnia temperatura wynosi około 1768 stopni Fahrenheita. W tak wysokich temperaturach prawie wszystko się topi. Co więcej, tak zwany szklany deszcz może osiągać prędkość do 7000 km na godzinę. Korot 7b. Korot 7b to skalista planeta. Na tej planecie z nieba spadają duże kamienie. Atmosfera składa się z tych samych składników co skała, w tym z tlenku sodu, potasu, żelaza i krzemu. W atmosferze pierwiastki te tworzą mniejsze kamyki, które mogą również stać się dużymi głazami, które następnie padają z dużą prędkością na powierzchnię. Uran. Uran to najzimniejsza planeta, a temperatury dochodzą do minus 371 stopni Fahrenheita. Na pierwszy rzut oka Uran wygląda jak zwykła niebieska kula. Jednak spokojny wygląd jest mylny. Panują tam ekstremalne warunki pogodowe, takie jak silne wiatry i burze. Pada też deszcz diamentów, jak na Saturnie i Jowiszu. Mars. Mars jest obecnie bardzo popularny w kręgach naukowych. Wielu astronautów i naukowców bada planetę, aby sprawdzić, czy w przeszłości istniało na niej życie. Na Marsie przez chwilę była woda, co wskazuje, że w pewnym momencie musiała istnieć tam atmosfera. Obecnie nie ma tam nic, prócz ogromnych chmur kurzu i piasku. Atmosfera jest bardzo cienka, ale na planecie panuje dziwna pogoda. Bieguny planety są oblodzone i występują silne burze śnieżne. Jednak nie jest to zwykły śnieg z zamarzniętej wody, ale śnieg z zamarzniętego dwutlenku węgla, który jest również znany jako suchy lód. Ze względu na cienką atmosferę Mars z trudem magazynuje ciepło słoneczne. W ciągu dnia temperatury wynoszą tam około 68 stopni Fahrenheita. Jednak w nocy temperatury spadają do minus 58 stopni Fahrenheita. Mars słynie z ogromnych burz piaskowych. W ciągu zaledwie kilku dni te burze mogą pokryć powierzchnię całej planety. Neptun. Na Neptunie występują najsilniejsze wiatry w Układzie Słonecznym, które mogą osiągnąć nawet 1491 mil na godzinę. Ze względu na płaską powierzchnię planety, wiatry i burze nie są spowalniane przez cechy geograficzne. Jest to planeta gazowa i występuje tu deszcz diamentów, tak jak na Jowiszu i Saturnie. Jakie są rodzaje deszczu na planetach? Szklane kryształy. W naszym Układzie Słonecznym są planety, na których pada deszcz szklanych kryształów. Powstają one w atmosferze planety, a następnie opadają na powierzchnię. Po drodze te szklane kryształy topią się i upłynniają. Są to zwykle cząsteczki węgla. Diamenty. Na Uranie, Jowiszu i Saturnie z nieba spadają prawdziwe diamenty. Atmosfera tych planet ma idealną temperaturę i ciśnienie do przekształcania węgla w diamenty. Kwas siarkowy. Kwas siarkowy spada z nieba zwłaszcza na Wenus. Kwas siarkowy jest związkiem dwutlenku siarki i ołowiu i jest silnie żerący. Jednak ze względu na wysokie temperatury ani kropla nie spada na powierzchnię, przynajmniej nie w płynnej postaci. Opady ciekłego żelaza. Bardzo blisko swojej gwiazdy, około 5000 lat świetlnych od nas, znajduje się planeta, na której temperatura osiąga ponad 1800 stopni. Jest bogata w żelazo, które również osiąga tę temperaturę. Topi się i staje się parą żelaza, która tworzy chmury. Tak powstaje ten rodzaj opadów, opady ciekłego żelaza. Deszcz metanu. Tytan i Ziemia to jedyne planety, na których powierzchnie pada deszcz. Tytan różni się od Ziemi tym, że jego deszcz to ciekły metan. Woda. Woda w stanie ciekłym nie jest powszechną substancją w kosmosie. Chociaż jej pierwiastki są liczne, deszcz, jaki znamy na Ziemi, jest płynny tylko w bardzo specyficznych warunkach. Czego możecie nauczyć się z pogody w kosmosie? Po co w ogóle zawracać sobie głowę prognozami pogody na innych planetach? Odpowiedź brzmi: tego rodzaju dane mogą pomagać, a nawet poprawiać życie na Ziemi.
zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych. Na przykład pogoda na Marsie może pomóc naukowcom zrozumieć słabe punkty obiegu wody na Ziemi. Badania wykazały, że Mars miał kiedyś wody powierzchniowe. Wielu naukowców i astronautów podejrzewa nawet, że woda była transportowana przez gigantyczne burze piaskowe na planecie. Zbieranie danych o pogodzie planet może pomóc w poszukiwaniu innych nadających się do zamieszkania światów lub planet. Uważa się, że w pewnym momencie Wenus też nadawała się do zamieszkania. Obecne wysokie poziomy dwutlenku węgla są śmiertelne dla ludzi. Ale to odkrycie może pomóc naukowcom skierować poszukiwania egzoplanet podobnych do Ziemi w rejony wokół gwiazd, które wcześniej nie były brane pod uwagę. Jak zauważyliście, stała pogoda zależy od atmosfery, charakteru powierzchni i odległości od Słońca. Dlatego w naszym Układzie Słonecznym znajdujemy tak wiele różnych warunków pogodowych i rodzajów deszczu.